Witajcie, kochani, w piątym odcinku podcastu Marketing Ludzkim Głosem. Zapraszam. Jeżeli tak jak ja wierzysz, że skuteczna komunikacja powinna opierać się na wzajemnym zrozumieniu i pokornym przyznawaniu się do niewiedzy, dobrze trafiłeś. Marketing Ludzkim Głosem to podcast, w którym wraz z moimi gośćmi poruszam tematykę marketingu, internetu i biznesu językiem zrozumiałym dla każdego. Zapraszam. Łukasz Wołek. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuował sezon dotyczący public relations. Moim gościem w dalszym ciągu jest Maksymilian Michalczak, PR, manager agencji Abanana. który wcześniej pracował w ekstraklasie i w wiśle Kraków. Witam Cię, Max. Cześć Łukasz, witam państwa. No i co? Pytanie retoryczne. Jakie słowo będzie bohaterem dzisiejszego podcastu? Czarny PR. Wow, brzmi groźnie. Brzmi bardzo groźnie, słuchaj. I jest to dość groźne narzędzie, nie ma co ukrywać. Ale nie rasistowskie. Nie. Okej, okay, dobra. Spotkałeś się kiedyś z czarnym PR-em? No spotkałem się, natomiast wytłumacz naszym słuchaczom o co chodzi w tym czarnym PR-ze. Wiesz co, czarny PR to jest tak naprawdę zaplanowane działanie informacyjne na szkodę drugiego podmiotu. Zaplanowane, tak? Czyli nie Zapla tego z kryzysem. Nie, nie, nie. Jakimś. To jest zaplanowane i świadome działanie. Mhm. E na przykład? Kto powiem powiem święcie, że na przykład czarny PR dzisiaj już w Ameryce nie jest nazywany czarnym PR-em. E Mówi się o black magic, czarnych mhm. sztuczkach. Więc to są typowe, celowe działania, które mają zdyskredytować firmę, osobę, produkt. Mhm. Czy pewnego rodzaju działania? No, w naszej ofercie abanany nie mamy takich działań, prawda? Powiedz Nie, my takich działań nie mamy, ale mogę Ci wytłumaczyć, jakby to mogło wyglądać, gdyby się ktoś do nas zgłosił. To może inaczej. Powiedz mi, w jaki sposób możemy zdiagnozować, czy dane działanie jest działaniem yy, czarnopijarowym, czyli celowym takim, tak? Przez... I ewentualnie jak dojść do tego, kto jest yy, zleceniodawcą, a jakie działanie jest. No niekoniecznie czarnym PR-em zleconym przez kogoś, tylko wynikiem jakiejś zaniedba fi firmy. Wiesz co, my jako agencja no będziemy wiedzieli od razu na podstawie, jeżeli dostaniemy brief, mhm. o którym była mowa wcześniej, we wcześniejszym odcinku, to będziemy od razu wiedzieli, że to jest tak naprawdę działanie związane z czarnym PR-em. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie działania nie będą nastawione... Na naszego zleceniodawcę, tylko tak naprawdę na oczernienie podmiotów, które on wyraźnie wskaże. Mhm. Czyli będziemy robili antyreklamę firmom, które zostały wskazane przez naszego klienta. Mhm. No Natomiast, co jest istotne, bo to jest bardzo istotne przy tych działaniach, że zleceniodawca jest ukryty. No właśnie. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli na to spojrzeć szerzej, to bardzo trudno jest czasami dowiedzieć się, czy to jest, nazwijmy to może wprost, wpadka firmy, mhm. czy to jest czarny PR. Jaki tam jest taki przykład? Mhm. Przychodzi do nas powiedzmy producent jogurtów i mówi: Słuchajcie, nasze jogurty się nie sprzedają. Robiliśmy już taką reklamę, taką reklamę i taką reklamę. Ale produkty firmy z nadmorza sprzedają się rewelacyjnie. Ta firma niszczy nas, niszczy nasze wyniki finansowe. Nie mamy z nią szans, uh -huh. dlatego my też chcemy ją zniszczyć, ale w inny sposób. Co byście mogli zaproponować? No i wtedy, czy jest to teoretycznie, oczywiście? Uh -huh. My na przykład zatrudniamy to może inaczej, nie mówmy my, bo my hmm. tego nigdy nie będziemy robić. Nie, ale. My jesteśmy nie. agencją, która świadczy usługi czarno-PR-owe. Hmm. Bard Bardziej bym tutaj szedł w kierunku takim, że. Za bardzo się wczułem też powiedzieć tak. Fir tak, firmy, które działają nieetycznie, bo to jest, no, trzeba powiedzieć jasno, to jest nieetyczne działanie. To jest prawda? działanie, oczywiście, to jest działanie nieetyczne. Hmm. Więc, Więc jeżeli firma, taka... firma czy agencja, która działa hmm. nieetycznie, co robi? Zatrudnia na przykład 20 osób. Hmm. Które kupują ten jogurt, i na przykład, otwierając go, stwierdzają, że ten jogurt ma w środku pleśń, czy też elementy, które nigdy się tam nie powinny znaleźć, mhm. a na przykład znalazły się w wyniku, w teorii, zaniedbań produkcyjnych. Te osoby wrzucają relacje z mhm. otwierania jogurtu na swoje social media bądź social media firmy, która produkuje jogurt, no i z czym mamy do czynienia? Z ogromnym kryzysem, wizerunkowym przede wszystkim. I tutaj możemy się my pojawić. I tu możemy <laughs> się pojawić my, jako ta pozytywna agencja i pomóc takiej agencji, a właśnie przepraszam, firmie z nadmorza, mm -hmm. wyjść z tego kryzysu wizerunkowego. Natomiast, rzeczywiście, trzeba byłoby też Rozpocząć takie nasze działania od zidentyfikowania problemu. Mhm. Czy na przykład to nie jest działanie takie czarno -PRowe. No właśnie, się spotkałem z takimi dwoma caseami, teraz sobie przypomniałem. Jeden to były soki Caprio, gdzie jakaś kobieta wrzuciła do internetu na social media zdjęcie soku, że tam jakaś pleśń z tego, pleśń wyglądała jak robaki. A z kolei drugi raz, która jest z wód mineralnych, o ile dobrze pamiętam, zawierała jakąś bakterię, chyba? Czy. czy... Tak było, było coś, było coś takiego. I tutaj nasuwa się pytanie, prawda? No bo jakby proces technologiczny był sprawdzany, wszystko było ok, i, i tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to było, przynajmniej opinia publiczna, nie, 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 nikt nie podał do publicznej wiadomości, czy to była faktycznie jakaś tam wpadka marki, czy to po prostu. Było celowe działanie konkurencji. No właśnie. Bo generalnie dla mnie to jest naprawdę bardzo dziwne, że sok, który jest zamknięty z normalną datą ważności i tak dalej. Jak samo woda mineralna, która jest. No, miliony tych idzie w danej serii. I nagle jedna się okazuje, że ma coś nie tak. Wiesz, co, rzeczywiście to jest rzadko spotykana sytuacja. Natomiast musisz pamiętać też o jednej rzeczy, że produkt, który opuszcza fabrykę. On potem jest transportowany, często mhm. leży jeszcze w magazynie, w hurtowni. Finalnie trafia na sklep. Część sklepów, część hurtowni ma, ma na przykład w lecie problem z klimatyzacją. Mhm. I niewłaściwe prze, przechowywanie takiego produktu rzeczywiście może sprawić, że w jednym, dwu, dwóch, trzech produktach pojawią się tam jakieś zmiany. Tak? Nie, mhm. nie możemy tego. Wykluczyć. Natomiast no, rzeczywiście czasami jest dość trudno dojść do tego, kto zawinił, na jakim etapie no i czy to nie są takie właśnie brudne, czarne sztuczki. Podobna sytuacja była też w, już dość dawno, w 1998 roku chyba znalazłem taką, taką informację w internecie. Tam chodziło o, o zupki, takie szybkie zalewane, mm. wiesz, i, i też o salmonelle, która miała się w tych słupkach pojawić. No, firma sprawdzała nie doszukała się, a kryzys, kryzys wizerunkowy był duży. Ja znalazłem też taką ciekawą informację i to wyobraź sobie już z 2011 roku, chyba w Newsweeku się pojawiła, że 75% PR-owców przyznaje się do tego, że miała do czynienia z propozycją działań związanych z czarnym PR-em, a co więcej, już wtedy rynek tego czarnego PR-u oceniano na 20-30 milionów złotych Rocznie. O kurczę. I było to 7 lat temu. Mhm. E, patrząc na to. 7 czy 17? 7, 7, 7. Powiedziałem 2001 czy 2011? A nie pamiętam, już nieważne. No, w okay. każdym razie to było 7, to było 7 lat temu. E, patrząc na to, jak bardzo rozwinął się internet, jak dużo mamy takich informacji i jak ogromną popularność w cudzysłowie zdobyły fake newsy. O. Musisz wytłumaczyć, co to znaczy fake news. Fadłem. <laughs> Słuchaj, fake news, słuchajcie, to jest oczywiście nieprawdziwa informacja, która może być rozpowszechniana za pomocą social mediów, portali internetowych. Ona często zaczyna swoje życie w social mediach, na Twitterze, na Facebooku, no a potem, jeżeli nie jest poprawnie weryfikowana, no to trafia nawet do. Największych wydań wiadomości. Tak, jak informacja o wójcie z gminy Kraszewniki, który wypowiedział się parę lat przeciwko akta i trafił nawet na główne wydanie wiadomości. Tak jest, ale to ty byś musiał o tym opowiedzieć, bo to jest temat wymyślony przez ciebie, za co ci gratuluję. Natomiast myślę, że chyba takim przykładem, dość jaskrawym, który ostatnio się pojawił, to Patryk Jaki, który pojawił się na zdjęciu, w, a wrzucił to aż dziennik. Mhm. Na zdjęciu z psem. Oczywiście pies był specjalnie doklejony mhm. na tym zdjęciu w taki sposób, że każdy, kto choć trochę się zna na grafice, to widział od razu, że ten pies rzeczywiście jest doklejony. Mhm. Media związane z, z opozycją, politycy związani z opozycją i, i generalnie elektorat opozycji oczywiście to podłapali i stwierdzili, że. Patryk, jaki jest już takim oszustem, że nawet psa musi dokleić tak? na, na zdjęciu, żeby wyglądać jako ten, który interesuje się również yy, yy, zwierzętami i, i poświęca swoją uwagę im właśnie. Także, no, dość, yy, dość ciekawe, ten czarny PR on jest dość, dość mocno rozwinięty yy, w Stanach przede wszystkim. Mhm. Natomiast wiesz, część piarowców yy, w ogóle nie zgadza się z takim określeniem jak czarny PR. Mm -hmm. Oni mówią, że nie ma czegoś takiego jak czarny PR. Tak, dlatego myślę, się też pojawiło się to określenie w Stanach czarne sztuczki. bo pi... Co masz na myśli mówiąc czarne sztuczki? Ty mnie chyba nie słuchasz, bo mówiłem <słukasz> o tym na początku. <słukasz> czarne sztuczki to właśnie określenie czarnego PR-u w Ameryce. Złapaliśmy <słukasz> okay. go proszę Państwa, złapaliśmy go. Tak się zasłuchał o czarnym filarze, że nie wyłapał tego, więc, więc wiesz, to tam jest dość mocno popu popularne. Yy, I naprawdę widzisz, teraz, teraz ty mnie wybiłeś, bo, bo miałem jakąś myśl przewodnią. Yy. A, wiem co chciałem powiedzieć jeszcze bardzo ciekawego. Marketingowcy twierdzą, wyobraź sobie, albo może inaczej. Zadam ci pytanie, jak hmm. myślisz, ile osób powtarza? Przekazuje dalej w znaczeniu pozytywną informację, a ile osób przekazuje informację negatywną? Eee... Czyli, na przykład, Mogę... ja, ci, ja Ci mówię coś pozytywnego, ilu znajomym ją przekazujesz? A, ilo... i coś negatywnego i ilu osobom? No, pozytywne. No, no, nie wiem, może coś tak jak e, informacja pozytywna o firmie, tak? Czyli 11 klientów zadowolonych re rekompensuje jednego niezadowolonego, tak? Czyli o. Fake newsa przekazuje 11 osobom, a proporcjonalnie jednej osobie tylko dobrą wiadomość. No to tutaj jest yy, podobnie. Mm -hmm. Negatywna informacja jest przekazywana 8 osobom, mm -hmm. yy, a pozytywna jedynie czem. No to no, także po prostu ten news negatywny sprzedaje się hmm. dużo bardziej. Dobrze, to zadam Ci teraz pytanie takie. Ja też mam jeden case, który sobie przypomniałem przed chwilą i o którym za chwilę opowiem, ale powiedz mi, w jaki sposób w takim razie można działać? Jak Ty byś zadziałał, tak, jeżeli by się okazało, że któryś z naszych klientów ma kryzys podobny do kryzysu, jaki mało, miało Caprio, tak? Czyli mamy jakiś czarny PR, robiony przez albo przez konkurencję, albo przez po prostu konsumenta, tak? w jaki sposób z, tako, z takimi działaniami yy, może nie walczyć tak, ale jak to niego podejść tak do, te, do tego typu tak tylko tutaj bym tego trochę yy, nie, nie zrównywał, hmm. wiesz, bo y, oczywiście klient jest rozczarowany, więc on świadomie daje znać yy, firmie, że sprzedała hmm. produkt, który go nie zadowala. Natomiast ten czarny czarny PR yy, to on jest yy, wiesz to, to jest bardzo celowe działanie, takie propagandowe, które ma zniszczyć tą firmę. To mhm. ma być wiesz, bardzo negatywne, ma osłabić jej wizerunek. Mhm. E, natomiast ty masz coś na tym zyskać jako zlecający. Mhm. Natomiast e, klient no, może zyskać przeprosiny i ewentualnie e, rekompensatę w postaci e, produktów. Mhm. Natomiast co jest najważniejsze, to najważniejsze jest to, żeby firma, która produkuje, zwłaszcza rzeczy spożywcze, produkty spożywcze miała tak wypracowane procedury, że my już na starcie będziemy wiedzieli, że do takiej sytuacji, którą opisuje klient, nie mogło dojść w zakładzie produkcyjnym. Mhm. Jeżeli wiemy, że, bo takie procedury są też wypracowane przez firmę, nie doszło tego, do tego, na etapie transportu, przechowywania w magazynie, Przechowywania w hurtowni mhm. czy ewentualnie w sklepie, no to wtedy musi, możemy się doszukiwać jakichś takich działań celowych. Tak jak na przykład y, informacja, że w jednym produkcie jest śrubka, tak, podczas gdy wszystkie produkty, które przechodzą, są jeszcze prześwietlane y, wy, wy, wykrywaczem metali, tak? Tak, tak. Oczywiście, że tak. No, zamknięte już. Wiesz, zamknięte. I to nam jako agencji bardzo, bardzo usprawnia proces działania, bo my od razu odrzucamy x możliwości. Mhm. Jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym klientem, to zazwyczaj to jest klient, który no, rzeczywiście mógł trafić na niewłaściwy produkt, mhm. bo na przykład na etapie już przechowywania czy transportu doszło do niewyjaśnionej sytuacji, bo czasami się takie zdarzają. Mhm. Bądź też po prostu no, sam y, klient chce zyskać trochę więcej, trochę rozgłosu. Dzisiaj ten rozgłos w internecie wiesz. Niektórzy mhm. chorują na to, żeby było o nich głośno, więc czasami pewne rzeczy też robią po to, żeby właśnie o nich mówiono. Mhm. No natomiast. Y jeżeli widzimy, że to jest większa grupa osób, to jest 10-20 osób, no to wtedy możemy mówić o takiej sytuacji rzeczywiście, która jest związana z zaplanowanym działaniem negatywnym, takim, który się wiąże z czarnym piarem. Mhm. I wtedy to jest już takie działanie też po naszej stronie, które z jednej strony wynika i wiąże się z, wynika z tego, co, co się stało wcześniej i wiąże się z tym, żeby wyjaśnić opinii publicznej, Uratować wizerunek firmy, hmm. i tak dalej, i tak dalej, ale też no, to jest często już, wiesz, to są już takie narzędzia, które są wykorzystywane przez firmy. Jak po prostu próba zdefiniowania, kto jest tym wrogiem na hmm. no bo tak to trzeba powiedzieć wprost. I tutaj może, wiesz, dojść nawet do takiej sytuacji, że odpowiednie służby są o tym zawiadomione. Mhm. Tak. To ja ci opowiem w takim razie przy okazji, mówienie o tym, w jaki sposób podchodzić do tych czarno, czarno sytuacji. Może to nie jest do końca sytuacja, taka stricte z rozwiązaniem problemu, który wynika z czarnego PR-u. Natomiast mieliśmy taką sytuację obsługując markę Horalki, jeszcze tak, zanim Horalki zmieniły się na Góralki. Początek naszej współpracy, nie wiem, 2010-2011 rok. Zgłasza się osoba, która, no, oburzony internauta. Wtedy prowadzimy Facebooka, mamy ponad 100 tysięcy osób na Facebooku, olbrzymie zasięgi organiczne, zasięgi organiczne, tak? Tak jest. Zasięgi, Odpowiadaj. zasięgi, zasięgi organiczne, czyli jeżeli publikujemy jakąś wiadomość na stronie marki na Facebooku, to zasięg organiczny to jest po prostu ilość osób, do których ta informacja dotrze. Kilka lat temu zasięgi organiczne były bardzo duże. Teraz Facebook wprowadził politykę zwiększania zysków, zarabiania na promocji postów. W związku z tym obniża te zasięgi organiczne do minimum. W każdym razie, były wtedy duże zasięgi organiczne, to znaczy informacja, którą my publikowaliśmy, docierała do dużej ilości osób, było bardzo dużo... W sposób naturalny, w sposób nasuta... Tak, dokładnie, w sposób naturalny, nie w sposób płatny, tak? czyli nie mówimy tutaj o w zasięgu płatnym. to jest pomagane. Po dokładnie. To się przekładało też na dużą ilość komentarzy, dużą ilość polubień danego posta i ludzie utożsamiali się z tą marką, prawda, z marką góral... choralki. No dzięki temu też marka Guralki w tym momencie zajmuje tą pozycję, którą zajmuje na rynku. Natomiast i zgłosił się pewien oburzony internauta. Równolegle szło, szła reklama w telewizji, w której na pierwszym planie, na w pierwszych ujęciach była kobieta, która sobie no po prostu chrupała wafelka. część wafelka było w opakowaniu, część było jakby już poza, żeby mogła chrupać, tak i ujęcie było takie jakby ten wafelek, no miał półtorej, półtorej długości faktycznej, faktycznej, wynikało to z tego że po prostu no możemy wyciągnąć wafelek z opakowania, możemy całkowicie opakowanie oderwać i nie wiem zgnieść je i trzymać po prostu w takim zgniecionym a żeby to ładnie wyglądało w spocie to to opakowanie było jakby zsunięte do połowy i było w ogóle niepamięte. Było po prostu idealnie, no tak jakby ten wafelek faktycznie był, był był większy, prawda? Tak to wyglądało w spocie. No i jak do tego podeszliśmy... Eee... Bo zarzut był taki, rozumiem, że zarzucano, że naprawdę baton jest mniejszy, tak czy wafelek jest mniejszy. Tak, że, że w rzeczywistości jest mniejszy, a my reklamujemy go jako dużo większego, prawda? Eee, no to... Zaprosiliśmy do zabawy fanów. Opublikowaliśmy taki, zrobiliśmy taki konkurs. Słuchajcie, wymyślcie sposób, co można zrobić, żeby mając jeden wafelek choralki, nagle stał on się dwa razy większy. Ciekawe. O 50% większy, prawda? Ja teraz tak mówię choralki, ale już nie pamiętam, czy to były jeszcze choralki, czy to były już góralki. Mhm. W każdym razie. Yy, w każdym razie to było tam gdzieś na początku naszej współpracy dostawaliśmy po prostu zdjęcia, tak. Te wafelki były poprzecinane, jakoś poukładane tak trochę jak z tą czekoladą, prawda, co można ją pociąć tak, żeby nagle jeden kawałek był gratis, prawda? Tak. Yy, ludzie go rozwarstwiali. Ale, z, ale były dwie, yy, dwie odpowiedzi, gdzie po prostu. Pokazali zdjęcia, gdzie właśnie on jest dokładnie wysunięty i wygląda, wygląda tak, jakby go było półtora raza więcej. I mając taki materiał, my po prostu w odpowiedzi wysłaliśmy do tego roszczeniowego, do tej roszczeniowej osoby właśnie interpretację, którą, wysła, którą przygotowali fani. I po prostu, jakby tym zażegnaliśmy całkowicie skutki, czy tam możliwość po prostu jakby dalszego pogłębiania tego kryzysu, tak, który wynikał tam z jakiegoś czarnego pr nie wiadomo czy właśnie celowego, czy niecelowego. Tak. No to powiem ci, że to jest bardzo pozytywna historia i bardzo pozytywne zakończenie. Ja Ci opowiem coś jeszcze innego. Jakiś czas temu, jeszcze nie pracując tutaj w ręce padła mi odpowiedź jednej z firm, na, na maila jednego z klientów, który mówił o tym, że znalazł w produkcie robaka. Mhm. Takiego wiesz, białego, mikro-dżżowniczkę. mikro, mikro Nie znam się na robakach, więc przepraszam. Jak na rybę, powiedz. Tak, więc przepraszam <grych> słuchających, ale, ale, ale nie wiem, co to był za robak. I wyobraź sobie, że odpowiedź firmy na tego maila, skąd wziął się robak, mhm. brzmiała mniej więcej w ten sposób. Na pewno. Nie znalazł się tam w naszej fabryce, ponieważ mamy tam ileś norm. A co najważniejsze, ten robak, a właściwie jego cykl życia, to 100 dni. Produkt opuścił fabrykę wtedy i wtedy, i było to dużo wcześniej niż 100 dni temu, a robak żyje tylko przez ten okres, więc na pewno swoje życie rozpoczął poza fabryką. No, powiem ci wzruszająca historia życia, ale myślę, że tego klienta chyba nie do końca przekonała, tak, więc trzeba, trzeba naprawdę, mimo, że wiemy, że spełniamy wszystkie normy, mimo, że jesteśmy zabezpieczeni produkcyjnie, to po prostu zabezpieczmy się też w taki sposób PR-owy, miejmy zawsze... Merytoryczny. Merytoryczny, miejmy zawsze przygotowaną odpowiedź, kilka wersji odpowiedzi, Starajmy się przewidywać to, co się, co się może wydarzyć, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli prowadzisz firmę przez wiele lat, to naprawdę możesz zebrać bardzo ciekawe doświadczenia. Mhm. I nawet jeżeli korzystasz z pracowników, którzy się zmieniają, czy z agencji, która się zmienia, to w dużej mierze też na tobie spoczywa ta odpowiedzialność, żeby nową agencję czy nowego pracownika poinformować o tych doświadczeniach, które już masz, które masz zebrane. No nie to, że kogoś zatrudniasz i ktoś ma super wiedzę i wie, jak wybrnąć z każdej sytuacji, jakie rozwiązanie znaleźć, to dostarczenie mu takich informacji na pewno nie zaszkodzi, a usprawni ten cały proces. Więcej pytań chyba nie mam. Ale jeszcze nie zamykamy Tematyki PR-owej, tak? Więc. Nie, ja myślę, że o PR-u moglibyśmy rozmawiać <laughs> już kilka tygodni i tak naprawdę analizować niektóre sytuacje, przypadki, działania i tak dalej, tak dalej. To są bardzo ciekawe wątki wielopłaszczyznowe. Także moi drodzy, nie żegnamy się z Wami jeszcze z Maksym, jeżeli chodzi o sezon. Public Relations. Jeżeli mówimy o temacie czarnego PR-u, dowiedzieliście się dzisiaj, mam nadzieję, wielu ciekawych informacji. Jeżeli chcecie się z nami czymś podzielić, zapraszamy do feedbacku. Do usłyszenia w następnym odcinku. Zapraszam, dziękuję.